No ja wiem, wiem. A więc tak, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, konferencji, która jest kontynuacją naszego wielkiego dzieła, dzieła, które zostało zapoczątkowane 4 lata temu, a mianowicie dzieła reformującego gospodarkę łowiecką. To, co obiecaliśmy Państwu, to, co obiecaliśmy rolnikom, to, co obiecaliśmy myśliwym, że rolniczy OPZZ, że rolnicy będą pierwsi, którzy przygotują projekt ustawy, ustawy, która przeprowadzi głęboką reformę gospodarki łowieckiej. Ten system, który był do tej pory, już mówię, że był, bo mam nadzieję, że to stanie się faktem, ten system, który był do tej pory, sięga lat 50. W 52 roku dekretem Bieruta Polski Związek Łowiecki, ten stricte demokratyczny, został odebrany przez komunistów i przetrwał do dnia dzisiejszego. Drodzy Państwo, to jest coś nieprawdopodobnego. Jesteśmy jedynym państwem w Europie, o ile dobrze wiem, który sobie na to pozwolił, żeby organizacja jedna, stricte komunistyczna, zarządzała tak bogatą gałęzią gospodarki łowieckiej, jakim jest łowiectwo. I szanowni Państwo, dzisiaj proszę bardzo, projekt ustawy, mamy pieczątkę z biura prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ona została przyjęta, ponieważ w rozmowie z prezesem Kaczyńskim, bardzo się z tego cieszę, zresztą otrzymaliśmy pełne poparcie i stwierdzenie, że rzeczywiście gospodarka łowiecka musi być zreformowana. Głęboko w to wierzę, że w następnej kadencji, jeśli PiS wygra wybory, mam nadzieję, że wygra, jeśli będziemy mieli poparcie co do tej ustawy, zrobimy wszystko, żeby tak się stało, ponieważ, szanowni Państwo, każda inna partia polityczna już dzisiaj mówi, że absolutnie nie będzie żadnej reformy gospodarki łowieckiej. Czyli nie można dzisiaj dopuścić do tego, żeby była jakakolwiek koalicja w przyszłej kadencji, jeżeli chcemy myśleć o reformie gospodarki łowieckiej. Reforma gospodarki łowieckiej zakłada przede wszystkim jedno. Powołanie Agencji Rozwoju Gospodarki Łowieckiej, agencji, która będzie podlegała bezpośrednio pod premiera i agencji, która przejmie gospodarkę łowiecką od Polskiego Związku Łowieckiego i wszystkie zadania z tym związane. Drodzy Państwo, reforma również polega na tym, że nie będzie już komunistycznych 49 oddziałów, jak to było w dawnych czasach. Będzie to 16 oddziałów odpowiednio do podziału administracyjnego w demokratycznym państwie naszym. Natomiast głównymi założeniami projektu ustawy to jest to, żeby dzierżawcy obwodów po pierwsze spełniali zasady bioasekuracji, tak jak to robimy my rolnicy. Po drugie, żeby były sypane pasy zaporowe, które są zabezpieczeniem, żeby zwierzyna nie wchodziła na zewnątrz, żeby nie robiła szkód, żeby nie wynosiła choroby z lasu. No i drodzy Państwo, po trzecie, to jest to, że nie możemy dalej pozwolić sobie na to, żeby obwody łowieckie były rozdawane za darmo. No to jest coś nieprawdopodobnego. Ja jako rolnik, my tutaj rolnicy, bo są tutaj z nami rolnicy i myśliwi, jeżeli chcemy z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który ma zasób własności rolnej Skarbu Państwa, wydzierżawić sobie chociaż skrawek ziemi, musimy przystąpić do przetargu. Musimy za to zapłacić. Nie rozumiem, jakim prawem dzierżawcy obwodów dzisiaj dostają te obwody za darmo. Mówię tu w odniesieniu do środków, które powinny płynąć do budżetu państwa. Dzisiaj możemy zapytać premiera, możemy zapytać ministra finansów, ile pieniędzy do budżetu państwa rocznie wpływa z gospodarki łowieckiej. Jestem przekonany, że będzie to okrągłe zero, albo kwota gdzieś tam wymyślona, która jest nieadekwatna do rzeczywistości. Każdy praktycznie kraj w Europie czerpie korzyści z gospodarki łowieckiej i myślę, że każdy, tak samo jak każdy kraj w Europie, tak samo Polska, musi czerpać korzyści z gospodarki łowieckiej. I tutaj apeluję do myśliwych. Nie bójcie się, to nie jest rewolucja,
która pozwoli was możliwości do polowania. To jest właśnie zmiana, która pozwoli na to, żeby wszyscy mogli polować, a nie tak jak dzisiaj często wpływają do nas skargi, że obsadzony stary beton robi wszystko, żeby blokować tym młodym możliwość spełniania swojej pasji. Drodzy Państwo, dzierżawca obwodu musi być gospodarzem. Dzierżawca obwodu musi wiedzieć, że jeżeli wystąpi na jego terenie ASF, to on odpowiada. Nie odpowiada oczywiście materialnie, tylko odpowiada tym, że jeżeli nie prowadził gospodarki łowieckiej w sposób należyty, traci obwód. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Łaski nie robi nikt, nie robi żaden myśliwy. Jeżeli będzie robił dokładnie to, co robimy my rolnicy, jeżeli będzie spełniał warunki biosekuracji i jeżeli będzie robił i prowadził gospodarkę łowiecką w sposób należyty. Nie wiem, czy już mówiłem o tym, że to jest jedyny twór w Polsce chyba, bo nie znam takiego, gdzie koła, gdzie organizacja Polski Związek Łowiecki jest niezarejestrowana w KRS-ie. No drodzy Państwo, no nie może tak być dalej. Każdy podmiot, który będzie przystępował do wydzierżawiania obwodów łowieckich, musi być zarejestrowany w KRS-ie i musi rozliczać się z budżetem państwa, tak jak każda inna firma, spółka czy korporacja, która płaci podatki do budżetu państwa. Szanowni Państwo, na tym chciałbym zakończyć. Głęboko w to wierzę, że ta reforma w najbliższym czasie nastąpi. Jeżeli macie Państwo pytania, to proszę bardzo. Polityką łowiecką, między innymi była dekomunizacja władz związku, też jest większa transparentność PZL-u, ponieważ oni muszą składać sprawozdania do ministra środowiska. To co Państwo tutaj nie odpowiadać? Czy na przykład chcieliby Państwo też zmiany sposobu szacowania szkód łowieckich? Nie wiem, czy Pan się zna w ogóle na łowiectwie, nie wiem, czy Pan się zna, Panie redaktorze, na gospodarce, ale zmiany, które zostały dokonane, to tak jakby w starym, zatartym ciągniku wymienić jedno koło, a silnik ten sam pozostawić. Drodzy Państwo, jaka to jest zmiana? Jaki to jest nadzór ministra środowiska, skoro dzisiaj my mówimy, że trzeba spełniać zasady bioasekuracji, a one nie są spełniane. To co, minister środowiska nie ma wpływu na to? Czy po prostu nie chce? Nie, minister chciałby na pewno, bo zna ministra Kowalczyka, ale to jest taki nadzór iluzoryczny. To jest taki nadzór iluzoryczny. Podam Państwu taki przykład. Ja nie wiem, doniesienia, myśliwi dzwonią ostatnio, powołanie łowczego okręgowego w Warszawie, gdzie statut wyraźnie mówi, że spośród trzech wyłonionych na walnym zgromadzeniu łowczy krajowy powołuje łowczego okręgowego. A łowczy krajowy powołał sobie tego, kogo chciał, omijając statut i mało tego, podobno, ja tego nie wiem, ale tak mi donoszą myśliwi, że uzasadnił to tym, że jego zdaniem statut Polskiego Związku Łowieckiego jest niezgodny z ustawą. To drodzy Państwo, jeżeli statut jest niezgodny z ustawą, to dzisiaj gospodarka łowiecka jest pozbawiona zarządcy, bo ten zarządca działa niezgodnie z prawem w takim układzie. No to mówi łowczy krajowy, to nie jest mój wymysł. No szanowni Państwo, no jaki dzisiaj ma wpływ premier na to, co się dzieje w gospodarce łowieckiej? Panie redaktorze, odpowiadam Panu. Za czasów Lecha Blocha, o którego walczyliśmy, gdzie była zmiana, było 1900 przypadków przez 4 lata, a za czasów tego łowczego w 6 miesięcy już jest 1066. I to są dane sprzed 2 tygodni. Czyli zakładamy, że dzisiaj już jest ponad 1100. To jak oni prowadzą gospodarkę łowiecką? Jak oni współpracują z organizacjami, skoro ASF cały czas postępuje? Taką samą technologię, którą ja głoszę już od 4 lat, zastosowali Czesi. Czesi mieli ASF i dzisiaj Czesi jedynym są krajem, który jest wolny od ASF-u, bo zastosowali dokładnie tą samą metodę, bo mają faktyczny nadzór państwa nad gospodarką łowiecką, czego nie ma w Polsce. Polski Związek Łowiecki zaapelował o to, żeby dzieci mogły chodzić na polowania. Czy Państwa zdaniem to jest dobry pomysł? No wie Pani, jeżeli mamy uzależniać to tak drobnego elementu, jakim jest możliwość polowania z dziećmi, ja odpowiem to jako rolnik, bo ja nie wyobrażam sobie, my rolnicy już dzieci zabieramy na pola od samego mału. Mój syn w wieku chyba 7 lat już podjeżdżał ciągnikiem, więc myśliwym się nie dziwię, że chcą zabierać dzieci na polowania, no bo chcą ich uczyć tej pasji. Ale jazda ciągnikiem to jest trochę co innego niż uczestnictwo w pokocie na przykład. Słucham? Jazda ciągnikiem to jest trochę co innego niż uczestnictwo w pokocie na przykład. Nie, tak, oczywiście. Natomiast my tutaj akurat na to nie zwracamy uwagi. To jest sprawa stricte myśliwych. Czy będzie udział dzieci w polowaniu, czy nie, to jest nie nasza sprawa. Dla nas jest najważniejsza gospodarka, dla nas jest najważniejsze rolnictwo, dla nas jest najważniejsze państwo polskie, żeby gospodarka przynosiła efekty. A to, czy tam będzie można strzelać ze 100 metrów, czy z 500 metrów, czy dzieci będą mogły brać udział w polowaniu, czy nie będą mogły, to niech się o to martwią myśliwi.
Niech walczą tak, jak my walczymy o nasze interesy, a wtedy myślę, że... Bo i tak, szanowni państwo, tyle lat, zobaczcie, jakie musiały być układy, również i w Sejmie, lobby, które cały czas blokowało i blokuje reformę gospodarki łowieckiej. Reformę, która przynosi w ewidentny sposób korzyści do budżetu państwa. Nie ma innej możliwości. Po prostu, tak jak my, rolnicy, tak samo myśliwi, po prostu mogą spełniać swoją pasję, mogą zarabiać pieniądze pod warunkiem, że za to zapłacą. No jak to, co to znaczy, żeby majątek narodowy był rozdzielany za darmo? To niech Orlen zacznie paliwo rozdawać za darmo, zobaczymy, ile przetrwa. To filatrystom oddać Pocztę Polską. Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo.